To jest myśl o papieżu. To bardzo dziwna istota jest. Jedna z najbardziej na świecie popędzanych istot. Wciąż go poganiają, wciąż mówią, jesteś za późno. Trzydzieści lat temu zgromadzeni na placu świętego Piotra ludzie zobaczyli biały dym. To znak, że nowy papież został wybrany. Pierwszy od 455 lat papież nie Włoch. Co więcej, papież Słowianin, który przesłanie swego pontyfikatu wypowiedział po włosku. Ed ecco, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Podczas uroczystej mszy świętej rozpoczynającej pontyfikat Jana Pawła II każdy z kardynałów składał przysięgę nowemu papieżowi. Wśród nich był także prymas polski kardynał Stefan Wyszyński. Kardynał przykląkł. Ojciec Święty wstał z tronu i podniósł prymasa z kolan. W ten sposób żaden z dotychczasowych papieży nigdy nie postąpił. Stało się jasne, że ten papież, syn polskiej ziemi, chce służyć ludziom. 2 czerwca 1979 roku Jan Paweł II przyjeżdża do Polski. Karol Wojtyła już jako papież powraca do ojczyzny. Schodzi z samolotu i całuje ojczystą ziemię. Moment przybycia Ojca Świętego na polską ziemię czciły wszystkie kościoły. Brzmiały dzwony w ojczyźnie, papieża. Także miliony Polaków śledziły przebieg ceremonii powitalnej przy drogach przejazdu papieskiego stara bądź za pośrednictwem telewizji. Był to bowiem dzień wolny od pracy. Nade wszystko był to wielki dzień dla całego narodu. Wasz rodak, syn polskiej ziemi, a zarazem jako papież pielgrzym, witam was wszystkich w tej Eucharystii. Ogarniam myślą i sercem. Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. W warszawskim kościele świętej Anny Ojciec Święty po raz pierwszy spotkał się z młodzieżą. Ze względu na ogromną liczbę wiernych mszę świętą odprawił przed kościołem. Papieska homilia przerodziła się w przyjacielski dialog. Wcale nie jest takie interesujące to, że klaszczą, że biją brawo, tylko kiedy biją brawo. Pytanie podstawowe. Jaką miarą
mierzyć człowieka. Czy mierzyć go? Miarą sił fizycznych, którymi dysponuje. Czy mierzyć go? Miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem. Czy mierzyć go? Miarą inteligencji, która sprawdza się poprzez wielorakie testy i egzaminy. Odpowiedź dnia dzisiejszego, odpowiedź liturgii Zielonych Świąt wskazuje dwie miary. Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. W trakcie spotkań, przemówień i homilii papież pociesza i daje wskazówki. Umacnia słowem i wspólnym śpiewem. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączy się z narodem. Góralu! Podczas pierwszej pielgrzymki Jan Paweł II nie mógł ominąć Jasnej Góry. Tu spotyka się z tysiącami pielgrzymów, a po wieczornym nabożeństwie z bracią klerycką. Ja wam mówię, nie dajcie się im wciągnąć, bo będziecie śpiewać do 5 rano. Raczej wam radzę wam po dobroci zaśpiewajcie wszystkie nasze dzienne sprawy i idźcie powoli spać, bo jak się z nimi zaczniecie wdawać, do 5 rano będziecie śpiewać. Ja uciekam. Pochwalony Jezus Chrystus. Podczas pielgrzymki w 1983 roku, okresie, w którym zakończył się stan wojenny w Polsce, papież uświadamiał rodakom, że nie należy się poddawać. Ojciec Święty pokrzepiał i dawał nadzieję. Przybywam, ażeby być z moimi rodakami w szczególnie trudnym momencie dziejów Polski po II wojnie światowej. I chociaż życie w ojczyźnie od 13 grudnia 1981 zostało poddane surowym rygorom stanu wojennego, który został zawieszony od początku bieżącego roku, to przecież nie przestaję ufać, że owa zapowiadana wielokrotnie odnowa społeczna według zasad wypracowanych w takim trudzie w przełomowych dniach sierpnia 1980 roku i zawarta w porozumieniach, dojdzie stopniowo do skutku. Niech żyje papież! Niech żyje papież! A, to rozumiem. Kawałek rozumiem. Krzyczycie, niech żyje papież, a spać mu nie dajecie. Z czego marzyć?
W rozpoczętej w czerwcu 1987 roku pielgrzymce papież odwołuje się do doświadczeń ostatnich lat i do aktualnej sytuacji kraju. Wskazuje główne kierunki, zadania ludzi wierzących w życiu osobistym, zawodowym i publicznym. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jeden przeciw drugiemu. Jak dźwigać brzemiona? Jeden drugiego brzemiona nosić. Cztery lata, jakie minęły od ostatniej pielgrzymki, okazały się być latami przełomowymi. 1 czerwca 1991 roku witaliśmy Jana Pawła II w wolnej Polsce. Papież przestrzegał Polaków przed niebezpieczeństwami czyhającymi na młodą demokrację. Nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Oto matka moja i moi bracia. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. W 1995 roku papież gości w Polsce tylko przejazdem. Mimo że pobyt następcy świętego Piotra na ziemi rodzinnej trwał zaledwie parę godzin, to poruszył głęboko sumienia Polaków. Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. W 1997 roku Ojciec Święty przyjechał do rodaków zagubionych wśród dokonujących się w Polsce przemian społeczno-politycznych i gospodarczych. Wielu Polaków nie umiało znaleźć swego miejsca w zmieniającej się rzeczywistości. Podczas kongresu eucharystycznego we Wrocławiu Ojciec Święty apelował o jedność poprzez słowa, a nawet gesty. Okazuje się, że i kichnięcie może mieć sens ekumeniczny. A dzisiaj tylko wam życzę jednego. Idźcie spać. I mnie też dajcie spokojnie przespać tę noc. Podczas tej wizyty papież odpoczywa w Tatrach. Jedzie kolejką linową na Kasprowy Wierch. Odwiedza też Morskie Oko. Wizyta w 1997 roku była też wielkim apelem papieża o świętość, a przy tym wielkim, przejmującym świadectwem świętości z jego strony. Wracając do Watykanu, zawieram w sercu was wszystkich, wasze radości i wasze troski, zawieram całą moją ojczyznę. Chciałbym, abyście pamiętali, iż w geografii papieskiej modlitwy za Kościół powszechny i za cały świat Polska zajmuje miejsce szczególne.
Myślą przewodnią pielgrzymki w 1999 roku było 8 błogosławieństw. Przychodzę jako pielgrzym do synów i córek mojej ojczyzny ze słowami wiary, nadziei i miłości. Podczas tej pielgrzymki Jan Paweł II udaje się na odpoczynek nad Wigry, miejsca, które w młodości odwiedzał podczas kajakowych wypraw. Zmieniając plan oficjalnej wizyty, bez zapowiedzi odwiedził mazurską rodzinę państwa Milewskich. Wielkim echem odbiła się wizyta Ojca Świętego w polskim parlamencie. Od was zależy, jaki konkretny kształt przybierać będzie w Polsce wolność i demokracja. Dziś, w tym miejscu, w jakiś sposób szczególny uświadamiamy sobie zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, którego fundamentem zawsze i wszędzie winien być człowiek i pełna prawda o człowieku. W Gliwicach papież przeprosił mieszkańców Śląska za to, że z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w nieszporach zaplanowanych na 15 czerwca. Bóg zazwać za waszą świętą cierpliwość do papieża. Ja bym już takim papieżem nie wytrzymał. Ma przyjechać, nie przyjeżdża. Potem znowu nie ma przyjechać, przyjeżdża. A teraz jeszcze powtórka z geografii. W Starym Sączu papież wspomina miejsca młodości i trasy turystycznych wypraw. Jesteśmy tu w Starym Sączu. Stąd wyruszamy ku Dzwonkówce, Wielki Raczy, na Prechywy. Dzwonkówce, Wielki Radziejowej na Prechywę. Dochodzimy do Wielki Racz. Wracamy na Prechywę i schodzimy, albo zjeżdżamy na nartach, Prechywy do Szlachtowej i do Krośnienka. W Krośnienku przekraczamy Dunajec, który już płynie razem z Popradem, w kierunku Sącza Nowego i Starego. Jesteśmy w Sączu z powrotem. 16 czerwca 1999 roku Ojciec Święty przybył do swojego rodzinnego miasta, do Wadowic. Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. A
A kiedy patrzyłem przez okno, widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis: czas ucieka, wieczność czeka. Z pielgrzymką w 2002 roku wiązano ogromne nadzieje. Była ona dla Polaków czymś więcej niż świętem tłumów i wspomnień. Także dla papieża była ona bardzo ważna. Była swoistym testamentem, który Ojciec Święty chciał zostawić w swojej ojczyźnie. Pragnę przeprosić. Prezydent stoi, kardynał stoi, a ja siedzę. Bardzo za to przepraszam, ale muszę też przyznać, że stworzono tutaj taką barierę, która mi nie pozwala wstać. Pierwszego dnia pielgrzymki Ojciec Święty spotkał się z młodymi, rozmawiając z okna kurii arcybiskupiej na Franciszkańskiej 3. Jakby się kto pytał, Franciszkańska 3. Konsekracja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach była pierwszą stacją papieskiej pielgrzymki. Łagiewniki to miejsce dla papieża szczególne. W czasie okupacji, będąc pracownikiem Solwaju, przychodził tu często na modlitwę. Wiele moich osobistych wspomnień wiąże się z tym miejscem. Przychodziłem tutaj, zwłaszcza w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Solwaju. Do dzisiaj pamiętam tę drogę, która prowadziła z Borku Pałęckiego na Rębniki, którą odbywałem codziennie, przychodząc na różne zmiany w pracy, przychodząc w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można sobie wyobrazić było, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował Bazylikę Miłosierdzia Bożego. Wezwanie Polaków do okazywania bliźnim miłosierdzia było najważniejszym wydarzeniem tej pielgrzymki. Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą oazową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny.
Dziękuję ci, pieśni Oazowa. Bicie dzwonu Zygmunta powitało Jana Pawła II na Wawelu. Kalwaria Zebrzydowska to miejsce, z którym papież związany był w sposób szczególny. Gdy był 10-letnim chłopcem, przychodził tu z ojcem po śmierci matki. Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił zmartwychwstał. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi. Tobie zawierzam losy Kościoła. Tobie polecam mój naród. Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję. Totus tuus, Maria. Totus tuus. Amen. Tak jak w czasie poprzednich pielgrzymek, pobyt Ojca Świętego w 2002 roku w Polsce był wielką zbiorową modlitwą, świętem narodowym, radosną fiestą. Jednak tym razem do jego słów przeniknęła nuta nostalgii. Bóg, bogaty w miłosierdzie, niech wam wszystkim błogosławi. A na końcu cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać. Skała do stóp ci